Siemano, mam dzisiaj dla Was małą niespodziankę. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na mały szoczek termiczny. Tak można to nazwać, od wewnątrz. Wiecie, co to jest Samos? Etolin? Czy też Dumar, taki Francuz? Wetar? Wetar, nie wiem. Andros? I Negros? Bo ja już wiem. A Wy też się zaraz tego dowiecie wszystkiego. Łączenie serwerów, tak, dobrze myślicie. Samos to jest S1, S2, S3. Czyli teraz już nie będzie zagrać z Darkiem na obsydianie, tylko pograjemy na Samosie. Samosie. Etolin. S4, S5, S6, S7, S8. Ja bym je wszystkie do tego pierwszego serwera jeszcze wrzucił. Fajnie by było. Więcej, ciekawiej, więcej by nas było. O, tak bym powiedział. Dumar. Znowu francuskie. Dumar. To jest, widzicie, od S9 do S14. No, nieźle, nieźle się zapowiada. I Wetar, Wetar, ja to przeczytałem z początku jak pogoda. S15, S20. No może dobrze, ale ja myślę, że te wszystkie powinny być w jeden wielki serwer dorzucone. Andros, S1, S25, S24. Jak ja się cieszę, że tego serwera ze mną nie połączył, naprawdę. Niektórzy wiedzą dlaczego, ale się bardzo cieszę. I S26, co z S26? Zmieni po prostu tylko nazwę z Solara na Negros. Jak to wszystko będzie trwało, jak to będzie wyglądało, wszystkie informacje wrzucę Wam w link, nie w link w opisie, w opis, żebyście mogli sobie przeczytać. A start 21 października, pierwsze 8 serwerów i 26, a 22 października reszta. Czas około 13 godzin, od 4 rano do, no około, czyli pewnie do 17 powinni skończyć, więc o 18, znając życie, zobaczymy się już na nowym serwerze i zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegało. Mam nadzieję, że nic nie zniknie z postaci i się dobije, jak mam tyle tych postaci poprzenosić na nowy serwer, to mnie po prostu dobije. Ale tak naprawdę zobaczymy, ilu będzie aktywnych graczy. No myślę, że to by było na tyle. Jak tam? Zadowoleni? Ja myślę, że tak. I to by było na tyle w tym odcinku. Taki mały, informacyjny odcinek. Co, gdzie, jak. I tych, co odeszli z PL-a, będę mógł zaprosić właśnie już 21 lub 22, żeby zobaczyli, ilu jest graczy na PL-u. To taka mała dygresja. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.